co należy dostarczyć zbożom ozimym i rzepakom w okresie jesiennym? W pierwszej kolejności przed odpowiedzią na to, co należy dostarczyć, należy zadać sobie pytanie, ile składnika pokarmowego powinniśmy dostarczyć roślinom. Także tutaj firma Jara, jak i myślę większość doradców, będzie zalecała w pierwszej kolejności analizę gleby, czyli w pierwszej kolejności sprawdzenie pH, odczynu gleby, który jeżeli jest zły, należy odpowiednio oczywiście uregulować. W drugiej kolejności, jeżeli znamy już zasobność gleby, to zgodnie z zasobnością gleby dostarczamy oczywiście podstawowe składniki, czyli PIK. Również azot. Tutaj firma Jara, jeżeli chodzi o tego typu produkty, ma bardzo szerokie spektrum nawozów do stosowania pod korzeń. Są to nawozy, które zawierają azot, fosfor, potas lub sam fosfor i potas. Często również inne składniki, także makro, czyli siarka, ale również i mikro. I przy takim stosowaniu jesiennym nawozów, generalnie odżywianiu roślin, kiedy rośliny już mają odpowiednią wielkość, zarówno i rzepak, i zboża. Należy pamiętać również o odżywianiu dolistnym, tak, i w tym momencie tutaj jako firma Jara mamy do zaproponowania Państwu Jara Vita zboże na zboże, Jara Vita rzepak na rzepak. W tym momencie oczywiście w mniejszych dawkach niż jest to aplikowane wiosną, natomiast jest to wystarczająca ilość, aby zapewnić roślinom odpowiednie przezimowanie i wejście w ten okres spoczynku zimowego. Co zalecacie zastosować w uprawie zbóż ozimych? No w uprawie zbóż ozimych, tak jak już przedtem mówiłam, to jest kwestia tutaj podstawowa, czyli NPK-i. Z tym, że firma Jara, jeżeli mówimy o zboża ozimy i mówimy o rzepaku, ma taką specyficzny rodzaj doradztwa i specyficzne rozwiązanie, w którym to nie dajemy całości fosforu i potasu jesienią pod korzeń, ale dzielimy tą dawkę w nitrofoskach wczesną wiosną, może już wyprzedzę tam na okres jesienny, ale jesienią musimy myśleć też o kolejnym roku, także nie dajemy całego zapotrzebowania roślin na PIK, przenosimy to na okres wiosenny. Także tutaj z naszej perspektywy, z perspektywy firmy Jara mamy do zaproponowania Państwu taką ofertę, że przenosimy to nawożenie PIK w większej mierze na okres wiosenny. Czyli pod korzeń tyle, żeby roślina mogła spokojnie się rozwijać w okresie jesiennym, natomiast wiosną dajemy już taką dawkę uderzeniową fosforu przede wszystkim, ale oczywiście też potasu. I tutaj mamy właśnie takie nawozy, które nazywamy nitrofoskami. Jednej granuli NPK i pozostałe składniki.